Co działo się między 23 a 29 sierpnia, o tym powiem w tym filmie. Zapraszam. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z podsumowania tygodnia, w którym przypomnę, co działo się przez ostatnie 7 dni między 23 a 29 sierpnia. A więc zaczynajmy. W poprzednią środę 26 sierpnia na blogu SC Software pojawiła się informacja na temat zamknięcia ich oficjalnego internetowego sklepu z różnymi gadżetami. Jest to spowodowane tym, że sklep nie był rentowny i zamiast zysków przynosił same straty, a w związku z tą przyczyną zamknięcie tego sklepu było tylko formalnością. Oficjalnie sklep SC Software zostanie zamknięty 30 listopada o godzinie 23:59 czasu uniwersalnego. Do tego czasu będzie prowadzone wiele promocji, aż do zamknięcia tego sklepu lub do wyczerpania asortymentu. W momencie, kiedy sklep zostanie zamknięty, tego typu gadżety będzie można zakupić tylko na imprezach, na których SC Software będzie dostępne. Poprzedni czwartek, 27 sierpnia, pojawiło się podsumowanie wydarzenia Crossing Idaho. Wydarzenie to po dwóch dodatkowych przedłużeniach osiągnęło bardzo dobre statystyki. Cel społecznościowy, który wynosił 30 milionów mil, został osiągnięty w niecałe 72 godziny. Łączna liczba przejechanych mil w tym wydarzeniu wyniosła ponad 123 miliony, a liczba przetransportowanych ton wyniosła ponad 6 milionów 800 tysięcy. A wczoraj, 29 sierpnia, został opublikowany post na temat stacji benzynowych i parkingów, które zobaczymy w dodatku Iberia. Pojawiło się łącznie 12 zdjęć, na których mogliśmy zobaczyć kilka różnych i unikatowych miejsc. Z tych zdjęć mogliśmy odkryć, że na terenach dodatku Iberia pojawią się dwie marki stacji benzynowych. Mirosol, fikcyjna marka nawiązująca do realnej firmy Repsol, i druga marka Gota. Warto zaznaczyć, że na kilku zdjęciach pojawiły się też ciekawe nowości. Na trzecim zdjęciu na parkingu możemy zobaczyć zestaw gracza, który ma nową naczepę, której nie ma jeszcze w grze. Jak można zauważyć, jest to czerwona naczepa niskopodwoziowa, a obecnie w grze takiej naczepy nie mamy. W chwili obecnej w grze znajdują się tylko dwie tego typu naczepy, czarna standardowa i niebieska z jednego z dodatków. Jak widać po kolorze i po jakości tej naczepy, można dojść do wniosku, że tego typu naczepy zostaną przerobione, dopracowane lub możliwe, że dojdzie kilka takich naczep. Dodatkowo możliwe, że ta naczepa pojawi się też do zakupu jako własna naczepa. Ponieważ na zdjęciu 12 na środku możemy zobaczyć zestaw Scania nowej generacji i właśnie też naczepa niskopodwoziowa. Co ciekawe, ta naczepa jest niebieska, ale jest to bardziej ciemniejszy kolor niż ta licencjonowana naczepa, która jest dostępna w grze. Dodatkowo warto zauważyć, że ta naczepa ma 4 osie, więc możliwe, że na tym zdjęciu mamy ukazany po prostu zestaw gracza, który najwidoczniej zakupił sobie taką naczepę, co może oznaczać, że w niedalekiej przyszłości tego typu naczepa będzie dostępna do zakupienia. Na szóstym zdjęciu można dostrzec pewien znak przy rondzie, na którym pisze Elcano lub Elcano. Możliwe, że na tym znaku mamy jedną z nowych firm, która pojawi się w tym dodatku. Na ósmym zdjęciu na pierwszym planie możemy zobaczyć Manatech X Euro 6, który wygląda, jakby był z ruchu AI. Są to oczywiście tylko przypuszczenia, ponieważ tak naprawdę ciężko stwierdzić, czy ten pojazd jest z ruchu AI, czy nie. W momencie, kiedy przybliży się zdjęcie, można w środku dostrzec postać gracza, ale sama ciężarówka porusza się jak ruch AI. Z drugiej strony ciężarówki gracza, które pojawiały się na tych zdjęciach, wyglądały trochę inaczej. Zapowiedź czy podpuszczenia SC Software? Zobaczymy. A na ostatnim, 12 zdjęciu możemy zobaczyć nowy ładunek wraz z prawdopodobnie nową naczepą. Dodatkowo warto zaznaczyć, że te miejsca, czyli stacje benzynowe i parkingi, będą różniły się i każde tego typu miejsce będzie unikatowe na swój sposób, dzięki którym tego typu miejsca można robić łatwiej i lepiej. I dzięki temu można skupić się na wielu detalach i łatwiejszej pracy. I z informacji od SC Software to by było na tyle. Jak widać, w tym tygodniu postarali się bardziej, zwłaszcza, że jeśli chodzi o community, to tutaj była jednak większa bieda, ale pojawiła się bardzo ważna informacja. Otóż została wydana najnowsza wersja mapy Promoc o numerze 2.50. Wersja ta jest już dostępna do pobrania na oficjalnej stronie Promoc. I z tych wszystkich informacji to by było na tyle, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenia tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!